Witam w moim pierwszym poradniku odnośnik League of Legends. W tym poradniku wam pokażę, jak się zarejestrować poprawnie oraz pokażę wam, jak zdobyć 3 postacie oraz skiny do nich zupełnie za darmo. Myślę, że to jest dobra opcja na start. No, a więc zaczynajmy. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wbić na pierwszy link podany w opisie, czyli no, po prostu pisać leagueoflegends.com. /pl, jeśli chcemy. No. Więc tak, jeśli mamy po angielsku, to wklikamy tu EUN, Północ Wschód i wklikamy polski. Oczywiście. No jest po polsku. Musimy tak robić. Teraz tak, możecie się rejestrować na jakimś secie serwerze, chociaż ja osobiście polecam EUN, bo jest po polsku. No więc tyle. Nie ma się rozwodzenia. Klikamy OK teraz. Przepraszam za jakieś linki, ale mi się renderuje akurat film. Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika to nie jest nazwa wasza w grze, jaka się będzie wyświetlać, tylko to jest dosłownie nazwa użytkownika do logowania. Służy tylko do logowania, wasz login. Możecie na przykład xd123123 ustawić. Cokolwiek. Hasło, wpisujecie się to, co chcecie. I dobra, ja muszę coś wpisać. Jeszcze. Czy dosłownie losowe rzeczy. Chwilę. A jak to nie jest identyczne? Dobra, jest ok. Wpisujcie swój prawdziwy adres e-mail. Ja akurat, że nie mam adresu e-mail prawdziwego, ponieważ nie chcę zakładać tego konta. Piszę sobie po prostu jakiś tam, jakikolwiek @wp.pl. Dzień urodzenia. Teraz nie wiem, jak to jest do końca dzień urodzenia, ale trzeba mieć, piszę, że jest PEGI 12, nie wiem, czy wam nie pozwolił zrobić konta, jeśli macie mniej niż 12 lat. Nie wydaje mi się, ale można ryzykować, albo można nie ryzykować. Ja nie wiem, podam na przykład tyle. No, tak nikt wam tego nie sprawdzi. Chociaż podajcie, nie wiem, no. Coś bliżej normalności, no takie coś może być. Nawet chociażby te 12 lat jest dużo. Lecimy dalej, akceptuję. Teraz tego nie musicie zaznaczać, to musicie zaznaczać, bo jak to zaznaczycie, to będzie to wam przychodzić takie pierdoły na adres e-mail. Oznaczacie, że jesteście, nie jesteście robotami. I wiecie. Zagraj za darmo. Kliknę. A tam 3. Bla bla bla. Nazwa jest używana. Musicie zmienić kilka razy nazwę. No mogę dosłownie byle co. Może żeby. O, się rejestruje. Aktywanie. I wyskakuje nam bikinko. Pobierz grę. Tak. Pobierz i uchom. A to gry. No i dobrze. Wybieracie EU, możecie na SX-a albo na Windowsa. Ja mamy Windowsa, wybieramy. Dobra, lecimy dalej. Jak zrobić 3 postacie i 3 skójki? Zacznijmy od pierwszej postaci, pierwszej skójki do niej, która będzie na League of Legends na YouTubie. Macie link uklejony YouTube'a, wchodzicie, odblokujemy Alistara. Widzimy, was przeprowadzi tutaj, tak skaduję, wchodzimy w informacje i klikamy w linkach, o to, i Uncharted Alistair EUE, kod. Teraz tak, enter your summoner's name, o i wpisujecie swój summoner's name, najpierw subskrybujecie, naciskacie to, musicie mieć zasubskrybowany kanał, wpisujecie swój summoner's name, przez piszę akcji, taki, mój summoner's, enter, no i mamy, wskakuje taki kod. Gdzie ten kod wpisać? A z ten kod wchodzicie w klienta i wpisujecie, bodajże, czy no, bodajże, ja wiem, gdzie to się wpisuje. Gdzie w sklep, gdzie w konto, czy wykorzystaj kod. Tak, kopiecie ten cały kod. O Boże, to jest
Sorry, pomyłka przy pracy. Wiecie, klikamy kod, zapłać. Aby jeśli posiadasz, że przyniosłeś ją z tą promocją, ten kod może być zrealizowany. Możesz go udostępnić znajomych. Więc możecie sobie wziąć doskonale ten kod, czyli wam się nie chce klikać. Dalej, lecimy na League of Legends EU. Bo i to będziemy nagrywać wszystko na serwerze EU. Lecimy teraz tak, Garen Skins. Musicie mieć tweeta. Gdzie będzie skin do Garena? Dowiecie się, jaki później go udostępnicie. Jego będzie mniej w grze. No i teraz Garen Skin kozajmy. Klikamy. Tuje się nam follow. Get Garen. Aby to zamknąć. Ok, aplikację. Dobra. Oczywiście. Nie do końca jest to pewien, czy się udało, ale możliwe, że to przez to, że po prostu już mam tego skina w postaci. Mi się wydaje, że wszystko odpowiednio. Mi się wydaje, że wszystko poszło bardzo. Okej. Lecimy dalej. Nie ma nic. Tu niestety chciałem sprawdzić, czy dobrze to wszystko wyjdzie. Już wziąłem ten kod. Ale ogólnie wchodzicie w link podany w opisie. Po prostu musicie tam zafollowować Facebooka. Zaakceptujecie tam aplikację, co tam jest. To jest dobra aplikacja, tam nic wam nie będzie wysyłać na tablicy, nic. I po prostu klikacie, wyskakuje wam kod. Proste. Nic trudnego, nic nie trzeba dosłownie, nic wam nie będzie wysyłać na tablicę. Trzeba tylko zafollowować na Facebooku, zalekować ich profil. No i wasza aplikacja pokieruje dalej, wam skoczy takie okienko. To macie kod oczywiście, co z tamtym było. Wykorzystaj kod. Wchodzimy. Siup. Wejść, no i możecie wykorzystać ten kod, gdzie? Bo ten kod ja już też mam. I tak, jest druga w nocy. Dobra, to chyba by było na tyle. Zrobię wam podstaw. Instalowanie klienta myślę, że nie jest czymś skomplikowanym. Na pewno sobie z tym poradzicie bardzo dobrze. A ja z wami się żegnam. Mówił do was Tape. Zapraszam do następnych poradników w serii League of Legends.